Pierwsze oficjalne kandydatury na prezydenta Suwałk oraz burmistrzów Augustowa i Sejn pojawiły się w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej. Tymczasem jeszcze przez 3 dni można tychże kandydatów zgłaszać. W Suwałkach na chwilę zamknięcia wydania mamy zaledwie 2 chętnych o zajęcie gabinetu prezydenta miasta. To obecnie urzędujący prezydent, 63-letni Czesław Rękiewicz oraz dotychczasowy radny miejski, 44-latek Karol Korneluk. O fotel burmistrza Augustowa w szranki wyborcze staną 3 kandydaci. Są to aktualny burmistrz, 58-letni Mirosław Karolczuk. O poparcie walczyć z nim będą Wojciech Szczudło, emerytowany funkcjonariusz służby więziennej, zaledwie 44-latek, i Andrzej Zarzecki, 56-letni dyrektor augustowskiego PCPR. Jasiński Sylwester to kandydat na burmistrza Sejn. Ma 41 lat i jest absolwentem Gdyńskiej Akademii Morskiej, który uznał Sejny za swój port. Jego kontrkandydatem będzie Dorian Krauze, 38-latek kierujący Ośrodkiem Kultury w Sejnach. Termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów gotowych poddać się społecznej ocenie upływa 14 marca o godzinie 16. Do tego czasu spodziewamy się, że listy nieco się wydłużą.